Przed nami trzeci etap cyklu Poland Bike Marathon. Jesteśmy w Łukowie nad zalewem Zimna Woda. Chwilę przed startem Daniel Peplak, Liver Bike Team, zwycięzca etapu w Nowym Dworze Mazowieckim. Jaki cel na dziś? Dojechać w pierwszej grupie. Trasa ma być podobno bardzo szybka. Widzę, że to są koledzy przygotowani i dobrze. Ja dopiero wróciłem z gór, także obawiam się tej szybkiej trasy. Łukasz Woźnica, UKK, BDC, Huragan Wołomin. Łukasz, jest gorąco. Lubisz taką pogodę do ścigania? Nie, zdecydowanie nie. Wolę jakieś chłodniejsze klimaty, opady deszczu. A po prostu za gorąca pogoda dla mnie, ale trzeba się ścigać w każdej pogodzie. Specjalista od bikejoringu, ale również świetny kolarz Marek Długołęcki, Armexim Nortek. Marek, ty przyjechałeś z jakim celem do Łukowa? Z celem przede wszystkim treningu. Poprzednio startowałem w Sochaczewie na dystansie mini, gdyż tydzień później startowałem w zawodach bikejoringowych na krótkim dystansie, około 5-kilometrowym. Dzisiaj dłuższy dystans, bardziej w celach treningu, pierwszy start po chorobie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Pogoda jest super, jest ciepło, trzeba się przyzwyczaić do tego, że będzie coraz cieplej, coraz ładniej. Także ten wyścig jest do tego świetnym powodem. Artur Mioduszewski też pewnie sobie wyznaczył wysoką poprzeczkę. Artur, czas walczyć o wysokie lokaty i podium. Cleaver Bike Team zobowiązuje. No postaram się, wracam po kontuzji, dam z siebie wszystko. Wielka niewiadoma, będę walczył. W Nowym Dworze Mazowieckim startowała Joanna Jabłczyńska, a w Łukowie gościmy Bartłomieja Topę. A którzy jeżdżą na rowerach? No oczywiście, że tak. Szczególnie ci, którzy się przygotowują do triatlonu. Bartek, jesteś na Poland Bike Marathon w Łukowie. Jaka forma? No to się okaże. Mamy przed sobą 52 km i zobaczymy. No, ja traktuję to jako taki mocny, bardzo mocny trening przed startem 11 czerwca, bo startujemy w Herbalife Susz Triathlon. Właśnie razem z grupą moich przyjaciół i z całą 500 osób, które będą startowały. Czyli dzisiaj można powiedzieć taki fajny przetarcie, dobry trening przed triatlonem w Suszu, a później co? Ironman? No zobaczymy, tak myślę o tym, że w ciągu 6 lat jeszcze wystartować na Hawajach. A tak w ogóle, lubisz jeździć na rowerze? No tak, tak, od dzieciństwa jeździłem, ale na takim mountain bike'u to pierwszy raz, takim profesjonalnym, w takich profesjonalnych zawodach. Jak myślisz, będziesz miał szansę powalczyć tutaj o jakieś wysokie miejsce? No nie, właśnie tutaj z kolegą Łukaszem Grasem stoimy przy bandzie, żeby po prostu jechać bokiem tylko i nie przeszkadzać innym. No mam nadzieję, że dotrzemy zdrowi i szczęśliwi do mety. Na trasie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Połamania kół życzymy. Mario. No jedź! Jedź! Niech to działa! O dziecko, kurde! Nie wpadamy!
Fajnie. Bartłomiej Topa na mecie. Jak się finiszowało w Łukowie? No fajnie, bardzo fajnie. Piękna trasa. Dużo kurzu, trochę piachu, trochę lasu, trochę asfaltu. Bardzo przyjemnie. Był czas na podziwianie przyrody, walorów tutaj naturalnych? Nie, no, był czas, żeby się skupić i trzymać mocno kierownicę, żeby się po prostu nie zaliczyć gleby. Generalnie, nie, piękne tu tereny, są bardzo śliczne, także myślę, że w przyszłym roku przyjedziemy z powrotem tu jeszcze raz. A już niedługo triathlon w Suszu, dobry sprawdzian przed tą ekstremalną próbą? Bardzo dobry, myślę, że taki trochę nawet siłowy. Zostało 20 dni, niecałe 19, także myślę, że to taki ostatni, mocniejszy sprawdzian. Dystans mini, 21 km, najszybciej pokonał Patryk Białek z Jasienicy. Pierwsze zwycięstwo w karierze. No nareszcie, moje noworoczne postanowienie. Ciężko było wygrać? Przewaga duża. No, dosyć łatwo, bo za mną wolno jechali. Powiedz, jak było na trasie? Od razu atak? Niekoniecznie. Zobaczyłem dopiero na rozjeździe, że jestem pierwszy, pilot na mnie czekał. No to już postanowiłem, że nie odpuszczę. Takie zwycięstwo motywuje do dalszej pracy, treningów? Jak najbardziej. W Pomiechówku znów walka o zwycięstwo? No na pewno. W pierwszej kobiecie na pewno będę. Proszę Państwa, puchary w Łukowie ufundował osobiście burmistrz miasta Łukowa. Ewa Duda z Warszawy, Światowe Ruch Racing Team. Wielkie, wielkie, wielkie brawa! Wielkie brawa! Trzy najlepsze panie na dystansie max. Dziękuję serdecznie. Na trzecim etapie Poland Bike Marathon w Łukowie. Wielkie, wielkie brawa. Gratulujemy serdecznie. I na cześć trzech najlepszych pań. Kip, kip! To był niezwykle udany wyścig dla świata rowerów, grupy, której kapitanem jest Tomek Pazio. Najlepsza w Łukowie na dystansie max Ewa Duda. Ewa, gratulujemy serdecznie. Powiedz, jak było na trasie. Dziękuję bardzo za gratulacje. Na trasie było bardzo fajnie. Trasa szybka, sprintowa, troszeczkę piasku, wszystkiego, także na trasie było bardzo dobrze. Jestem zadowolona, podobało mi się ogólnie. Taktyka jaka była? Od razu zaatakowałaś? Od razu zaatakowałam bardzo szybko i tak trzymałam praktycznie do końca. Troszkę tam na piachu było, ale w sumie bardzo dobrze. Taktyka szybka. Kapitan świata rowerów Tomasz Pazio, też wysoko w klasyfikacji generalnej, ale dzisiaj kobiety, można powiedzieć, były z Twojej grupy najlepsze. No zdecydowanie tak. Kapitan trochę nie dopisał dzisiaj, urywał się w piachu, ale ogólnie jestem zadowolony. Drużyna wypadła bardzo wysoko, Jarek drugi w Open, także bardzo ładne miejsce. No, dziewczyny jak zwykle nie zawiodły pierwsze miejsca, co daje nam bardzo wysoką pozycję drużynową. Myślę, że utrzymamy, prowadzimy w tej chwili, także chcielibyśmy ten wynik utrzymać do końca. Na dystansie max, tak jak powiedziałeś, Jarek Roszkowski z Twojej grupy drugi przegrał tylko z Radosławem Rękawkiem z Cross Racing Team. Była szansa na zwycięstwo? Znaczy była, bo oni we trzech z Danielem Peplą, Radek, Rękawek i Jarek jechali równiutko, także tam finisz szedł praktycznie na koła, więc myślę, że bardzo ładnie Jarek dzisiaj pojechał. Zdecydowanie pięknie. Gratulacje dla Jarka. Trzecie miejsce na dystansie max, Beata Moczko. Beata, jesteś zadowolona z tego wyniku? No ja jestem zadowolona z wyniku. Jestem w trakcie akurat treningu, więc cały czas moja forma, myślę, że będzie rosła. Hop,
Mamy drugi na mecie Jan Androziewicz, numer 502. Za nami trzeci etap Poland Bike Marathon w Łukowie. Łuków drugi raz gościł na mapie Poland Bike. Dariusz Szóstek, burmistrz Łukowa. Jakie wrażenia? Bardzo dobre. Cieszy mnie, że przybyło kilkaset osób. Kilkaset osób wzięło udział w tym trzecim etapie. Myślę, że wszyscy wywożą z Łukowa pozytywne wrażenia i serdecznie zapraszam nie tylko na maraton, ale przez cały rok. Mamy tu naprawdę piękne tereny, jest co zwiedzać i jest gdzie jeździć rowerem. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jedno stanowisko jest wolne. Pomarańcze, ciasta, pana.